Siemanko, z poniedziałku takie R8. Wymieniłem drążek i końcówkę, ponieważ w starym tak to połączenie zardzewiało, że nie szło tego ruszyć. Indukcja nic nie dawała. A też nie można za bardzo grzać, bo można spalić tą osłonę. Więc też trzeba uważać z tym. Dlatego nowy drążek, nowa końcówka, stara nakrętka. Nie wiem dlaczego tak przysłali zasą. No i teraz ustawimy zbieżność i będzie to banglać. No auto, no niestety na te warunki się moim zdaniem nie nadaje, ale każdy jeździ czym chce. Sangyong Chiron bodajże. Nie poprawialiście mnie pod którymś tam filmem, więc pewnie dobrze mówię. I tak, drugie podejście do EGR-u. Nowy, cena po prostu zabija. Nie wiem, 10 tysięcy złotych, coś takiego. Więc wjeżdża używka. Jakaś remanufakturowana. Remanufakturet. W ładnym stanie. Tutaj widzę, że ktoś zapomniał śrubek wkręcić, więc ktoś tu coś już naprawiał. Więc może teraz się uda. Tutaj jakiś Chińczyk założony nie działa oczywiście. Ten oryginał jest 13 rok, a ten z którego był? A nie wiadomo. No i może będzie działać. Auto jest 6, więc jeżeli tu jest 13, 03, to może być w miarę świeży. Może jeszcze podziała z roku. No i teraz jakoś to wygląda. Dwie nowe śrubki z Volkswagena od koła wałka rozrządu. Więc już to wygląda. Przydałoby się, żeby jeszcze działało. A to zaraz zobaczymy. Teraz pokażę wam, jak się kończy zakładanie używanego EGR-u. O, tak się kończy. Błąd kasowałem, powraca niestety. Wcześniej były jakieś 4 błędy. Jeszcze inne. To jest tylko jeden, no to jakaś tam poprawa jest, no ale myślę, że klient może nie być do końca zadowolony, a mógł sobie kupić nowy. Mam takiego Nissana X-Traila T30 i urwało w nim nowy pasek. Nie wiem dlaczego, wszystkie koła się kręcą ładnie, ale coś tutaj widzę, że z pompy troszeczkę ten pasek zjeżdża. Myślałem, że to pompa od klimatyzacji, bo dosyć ciężko się obraca. No tak, z takim wyczuwalnym oporem, ale to taki opór, jakby się coś sprężało w sprężarce. Także chyba pompa jest ok. To może być właśnie pompa płynu, bo ten pasek tak jakby wyjeżdża. Zaraz jeszcze raz go zdejmę i zobaczę, bo ciekawy problem. Pokażę wam, jakie to są luzy. Tutaj jest delikatny luz. Na pompie też jest delikatny luz. Ale tu jest tak jakby większy. Ale pomyślałem sobie, że po prostu ten napinacz może być wytarty w środku i się oś jego skosiła. I dlatego ściągam go w tą stronę. I gdyby to było moje auto, wymieniłbym pompę wody i napinacz. No ale to jest auto klienta, biednego Norwega, więc trzeba będzie się na coś zdecydować. Chyba to będzie napinacz. Wymieniłem napinacz, bo akurat był na stanie. No ten jest dużo taki twardszy. Także dwa razy co najmniej. No ale kurde, dalej ten pasek tam wyjeżdża. Jest troszeczkę, może troszeczkę lepiej, ale nie jest dobrze. Tylko ja będę musiał wymienić tą pompę, bo nie wiem, czy się to koło przesunęło, czy może być, że po prostu ona troszeczkę z obudowy wyjechała. No i to może być ten problem właśnie, że pasek wystaje z rolki i go rwie. Tutaj na napinaczu jest ok. Znalazłem kolejną usterkę. Zasilanie jest na wentylator. A wentylator nie pracuje, więc może się podnosić ciśnienie w układzie klimatyzacji.
i po prostu też może sprężarce być ciężej. Volvo XC70, 14 rok przebiegu, ma 204 tysiące i tak wygląda. Osłona nie istnieje, wszystko porzewiałe. Tutaj ktoś zakładał nowe tarcze. Ten smar już wytarłem, bo było go naprawdę tutaj za dużo. Ale oczywiście piasty nie wyczyścił. Smar jest tutaj, jeszcze został. Nie wiem, co to jest za smar. Więc no taka... Tutaj coś stuknięte. Taka naprawa garażowa trochę. Tutaj korozja. Zawieszenie. No wszystko jest tutaj skorodowane. Masakrycznie to wygląda. Nie wiem, co to za samochód, skąd on jest. I dlaczego ktoś to kupił? Dlaczego ktoś to kupił bez oglądania? To jest też zastanawiające. No bo wygląda to tragicznie. Jest to jakby ten samochód cały wypiaskował od spodu, pomalował, to on by jeszcze był jeżdżący parę lat, ale no w takim stanie, no to naprawdę to jest tragedia. Muszę wymienić łożysko. Tutaj jest tak to zrobione głupio, że gwint jest w zwrotnicy. No i żeby się nie urwał, bo będzie wtedy rozwiercania z godzinę. Będę musiał to podgrzać chyba indukcją, czy na pewno. Ale to też nie gwarantuje, że da się to odkręcić. Wiem z doświadczenia. Tutaj zawsze sobie te ramionka smarujcie, bo tutaj już stoi, bo ono potrafi pęknąć. I też pokazuje źle wysokość, więc tutaj trzeba to odkręcić, rozruszać i złożyć, posmarować czymś. Ja i tak będę musiał to zamontować, ponieważ będę odchylał wahacz i to może się urwać, bo to wtedy robi się za krótkie. Po podgrzaniu udało się odkręcić, więc indukcja dała radę. Bez indukcji, nie wiem, praca przy Fordzie i Volvo byłaby udręką. I w tym też Volvo nie działa tutaj czujnik prędkości koła. Klientowi w ASO podobno kazali wymienić płośkę, bo tam ten ring, to koło foniczne niby jest zepsute. A okazało się, że jest dobre, a jest zepsuty tylko czujnik. Nowy zamiennik i teraz pokazuję prędkość koła. Klient zamówił sobie taką płośkę. Tutaj oczywiście nie ma tego koła fonicznego. No ale świeża jest, 29.03.24. Więc świeżo wyprodukowana w Chinach. Być może tamten rynek, gdzie po prostu nie ma BS. Dynamiczna wymiana oleju w Amaroku. Tutaj mam maszynę. Oczywiście wszystko pozalewane olejem, bo tak. Nie mam takiej złączki, która by pasowała, więc to jakieś przewody takie wodne. Tutaj jest chyba jakiś termostat, raczej tak. Więc przed termostatem, żeby później tego nie odpowietrzać. W skrzyni wymieniony filtr, uszczelka, no i będziemy wymieniać olej. Tutaj sobie robimy exchange. O kurde, tutaj za daleko naklikałem. No dobrze, może być 10 litrów. Ja tutaj sobie mogę tą maszyną dolać oleju i tak też uczynię. Doleję sobie 1 litr, żebym miał stan i dopiero później będę wymieniał. Bo może być tak, że skończy mi się olej w maszynie, a w skrzyni będzie go za mało. Także trzeba na to uważać. Tutaj mamy nowy olej, tu stary. I tak. No i tutaj trwa wymiana właśnie dynamiczna. Ja sobie w międzyczasie będę sprawdzał, czy jest dobry stan, bo czasami ta maszyna może przelać delikatnie. Żeby sprawdzić stan, wystarczy ten korek odkręcić. O, trochę za dużo jest. Tam pół litra chyba więcej wlałem, no ale troszeczkę upuszczę i tak. No powiem wam, że jakby jeszcze 10 litrów przelać, no może by coś z tego wyszło. Audi A3 i taka sytuacja się stała, że spadł pasek PK. Dlaczego? Już wam pokazuję. Rolka alternatora się rozleciała. Całe szczęście, że była osłona pod silnikiem i po prostu zawiesiła się na tej osłonie. Bo inaczej jakby ktoś dostał
takim elementem, to mogło być nieciekawie. Na przykład jakaś zbita szyba, albo błotnik, albo maska. Także osłona pod silnikiem się przydaje. Tutaj wymienimy też napinacz i pasek na nowy oczywiście. Audi 1.6 benzyna. Pompa powiedziała popa. Jakieś opiłki tutaj też sobie lecą. No i co? Na całe szczęście troszeczkę pasek się poluzował, ale jeszcze nie przeskoczył, więc silnik do uratowania. Golf 6. Klientka mówi, że ma hałasy z drzwi. No nie są to hałasy z drzwi, tylko tutaj z tego kamienia, który wpadł. O, dokładnie tutaj. To widać, że potarcie sobie śmigał. I tak to właśnie jest. Trzeba uważać na to, zwłaszcza w Norwegii, gdzie jest pełno tych kamyczków na drogach. Opel Insignia. I gdzie jest koło alternatora? Tutaj sobie leży. Trzeci samochód w tym tygodniu z oberwanym kołem, z tym, że jedno to przyniósł klient z wymontowanym alternatorem, z okładanym samo koło. Po prostu dla takich klientów to trzeba zamiast takiego wolnego koła założyć stałe. Wtedy nie będzie się urywać, bo oni nie słyszą żadnych hałasów. Jeżdżą, aż samochodzik stanie. Caddy 13 rok, 4x4, 2.0 TDI. Wymieniłem EGR i znalazłem dwie usterki. Nie działa skrężarka od klimatyzacji. Jakby to pokazać. O, tu jest taka śrubka, która się wykręciła. No i po prostu nie napędza. Drugi temat. Cieknie tutaj ta flansza płośki. Na razie jej nie zakładałem, bo nie mam tego uszczelniacza. Może jutro przyjdzie, więc po składaj będzie dobrze. Mitsubishi ASX 14 rok, 135 tysięcy przebiegu. Przedmuchy spalin. Gdzieś tutaj z tyłu. Już wam pokazuję gdzie. Mianowicie tu jest taka odnoga do EGR-u. I w tym miejscu pękło sobie. Można by pospawać, no ale wtedy trzeba by zrobić płaszczyznę. No a tutaj w Norwegii niestety ciężko z tym. Kurde, nowa uszczelka się wala. Miałem oczywiście tylko wymienić uszczelkę, więc wyszło jak zawsze. No takie te kanały ma w sumie niby cienkie, a nie cienkie. Niby cienkie, a grube. Fajnie się tutaj wszystko rozbiera. Nie ma problemu. No jedna śruba od turbiny mi się delikatnie zapiekła, no ale i tak nie ma tragedii. Tutaj jest spływ od turbo. Można sobie klamrę zdjąć i jest git. Zasilanie też jest fajnie zrobione, też da radę to odkręcić jakoś bez jakiejś gimnastyki. Także spoko. I ten silnik fajnie też jeździ. Muszę przyznać, tak na 1.8 to naprawdę ładnie to jeździ i też kultura pracy jest dosyć fajna. Oczywiście no tutaj podstawową sprawą jest wymiana podkładek przyciwaczy. No, tego nikt nie robi niestety, później są problemy. Wyszła taka sytuacja, że tamten kolektor jest tutaj krzywy, czyli po prostu odkształcił się i pewnie do tego tam pękło. No i nie mamy gdzie tego splanować, nie ma tutaj żadnej firmy w okolicy. Ale to już chyba tłumaczyłem nieraz. Dlatego jako, że był na stanie nowy, to wchodzi nowy z ASO. Koszt 12 tysięcy koron. Przypuszczam, że zespawanie, splanowanie to by było podobnie tutaj. No taki kraj, wszystko jest drogie. Takie Caddy na niemieckich tablicach i pan sobie przyjął na wycieczkę. I co się stało? Już wam pokazuję. Jest wymieniona skrzynia na używkę. A stara była po jakimś remoncie. I jak widać, zrobiło się okienko inspekcyjne. Tutaj widać, że farba schodzi, więc coś tu było robione. No i coś poszło nie tak. Coś się rozpięło. Coś wypadło. Tutaj widać, że łożysko też stare, bo jakieś szumiące, więc nie wiem, co to było robione. Ale coś poszło nie tak. Skrzynia jest używana, gdzieś tam z Niemiec przyjechała. Olej wlany. Tutaj jest korek wlewowy.
tutaj spustowy. Pokażę wam jeszcze auto od spodu. Ma 170 tysięcy. Jest nieporównywanie mniej porzywiałe niż te norweskie. Nawet tutaj strąso, gdzie nie ma soli. Naprawdę stan tutaj idealny wszystkiego. Tutaj zdejmowałem nadkole, to tutaj zawsze jakiś piach, jakieś kamienie. Wszystko takie zalepione, a tutaj wszystko takie ładniutkie było. A tutaj dla porównania te piątka z Norwegii. Olepione wszystko w błocie. Taki samochód jak ten transporter to ma serwis tylko wtedy, kiedy nie przejdzie badania technicznego, bo tak to nikt nic w nim nie robi. Klocki skończone, wszystko zostałe, zarzewiałe wszystko. Masakra. Mój prywatny Tiguan 75 tysięcy przebiegł, niecałe nawet. I koło dwumosowe miało być nowe, niestety. Tutaj przyłożę ucho, to słyszę jakiś dziwny dźwięk. Dlatego postanowiłem do niego zajrzeć i wymienić. Bo nie było jakoś to specjalnie drogie, więc postanowiłem, że będzie nowe. Skrzynia tylko 500, więc troszeczkę ciężka jest. Ale może damy radę. Dwumas zamontowany. Ten ma taki luz. A ten troszeczkę mniejszy. Góra, dół. A ten też ma troszeczkę mniejszy. Także nie wiem, nie ma tu żadnej daty, czy to było wymieniane, czy nie. Coś nie wydaje mi się. To jest ten właśnie hałas, który generuje. Dobra, koło mam zamontowane. No i misja zakończona sukcesem, muszę wam powiedzieć. Cieszy mnie to niezmiernie. Nie ma tego hałasu. Czyli ono było już na wykończeniu, bo to by było tylko coraz gorzej. Tutaj jeszcze nie wszystko poskładane, bo jeszcze będę wymieniał amortyzatorki, ponieważ ten jeden tutaj delikatnie się poci. No mam okazję. I po prostu sobie wymienię. Później zbieżność ustawię, żeby nie było problemu. Także misja zakończona z sukcesem. Hałasu nie ma. Jest ok. Przyjechałem się kawałek po mieście i powiem wam, że teraz to jest kompletnie inne auto. Ta skrzynia zmienia biegi naprawdę bezszelestnie, bez żadnych szarpnień, bez żadnych zająknięć. Wcześniej tak poniżej 2000 to przynajmniej miałem takie szarpnięcie, zwłaszcza przy redukcji. Teraz kompletnie tego nie ma. Myślałem, że coś z adaptacją sprzęgieł jest nie tak, bo to skrzynia jest wymieniana z jakiegoś innego samochodu. Ja adoptowałem dwa razy, no niby coś się poprawiło, ale nie było to jeszcze to. I kompletnie nie zakładałem, że to może być dwumas, bo twierdzili, że wymienili go. No ale jak widać, twierdzili nieprawdę. No teraz by się przydała kolejna adaptacja, żeby na nowym dwumasie to się znowu dopasowało, no ale... Żeby zrobić adaptację sprzęgieł, to trzeba jechać w trasie. A tutaj nie za bardzo jest gdzie i nie za bardzo mam też czas, więc zostawię tak jak jest. Też zaskoczyło mnie to, że niby ten dwumas nie wydawał takiego głośnego z siebie dźwięku, a był tak rozwalony. Pewnie tutaj zrobiło robotę to, że samochód ma 10 lat i było jeżdżone cały czas po mieście, dodatkowo z systemem start-stop, więc tutaj te trzy czynniki zabiły ten dwumas. Tak przypuszczam. No, czyli kolejne auto, w którym musiałem wymienić dwumas. W Outlanderze wymieniałem, w Passacie musiałem wymienić, w Golfie musiałem wymienić i tutaj. No nie udało mi się jeszcze kupić samochodu z dobrym dwumasem. Pozdro i do następnego.